gdy w 1820 roku Rajmund Rembieliński wizytował rynek Starego Miasta w Łodzi, uderzyło go, w jak fatalnym znajdował się stanie. Był niewybrukowany, było tutaj pełno śmieci i straszliwie śmierdziało. Gdy Łódź stała się miastem przemysłowym, do handlu garnęli się Żydzi. Ponieważ przepisy zabraniały, aby osiedlali się na terenie nowych osad fabrycznych w XIX wieku, zatem masowo osiedlali się właśnie na terenie Starego Miasta i mieszkała tutaj głównie biedota. No właśnie, to jest w ogóle ciekawostka. W jaki sposób Żydzi, którzy parali się handlem, byli tacy biedni? No i tutaj właśnie pies pogrzebany leżał w tym, że wszyscy się parali handlem, była niesamowicie wielka konkurencja, zatem zyski były małe i ci ludzie żyli na granicy nędzy. Targ na rynku Starego Miasta zlikwidowano w okresie międzywojennym, przeszkadzał w ruchu ulicznym, no i urągał wszelkim przepisom sanitarnym. Wtedy właśnie przeniesiono targowisko na teren dzisiejszego rynku bałuckiego. Po co w ogóle w Łodzi był rynek? Kiedy Jagiełło w 1423 roku nadawał prawa miejskie Łodzi, to dał przywilej organizowania targu co środę. No ale żeby zorganizować targ, potrzebne było do tego miejsce. Dlatego powstał rynek. Rynek był centralnym miejscem nowego miasta, znaczy nowego miasta w sensie... Kurwa. Dlaczego Plac Wolności nie jest prostokątny? Stary rynek miasta Łodzi jest, dlatego że jest starszy. W średniowieczu mieszkańcy Łodzi byli analfabetami. Wszelkie informacje dotyczące, nie wiem, praw, wyroków i tak dalej były ogłaszane przez Choroda, czytane tym ludziom. I był zwyczaj taki, że odczytywano je w czterech rogach rynku. Dlatego rynki w większości miast średniowiecznych były właśnie kwadratowe, prostokątne, no miały cztery rogi,